Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 45. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 29 lipca. Witam Wysoką Radę, witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość naszych tutaj urzędników. Witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk i witam pana Edwarda Drymucha, który będzie nam tutaj też bardzo pomocny. Sesja zwołała Wysoka Rado została w trybie nadzwyczajnym ze względu na pilność spraw. Ostatnio mieliśmy spotkania w naszych komisjach i jest problem finansowy na ulicy Bema w związku z inwestycją i dlatego jest nasze spotkanie po to, żeby tą inwestycję ruszyć dalej. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem i projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 punkt 2 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz. Informuję, że w dniu dzisiejszym głosowanie odbędzie się imiennie. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. Informuję, że w dniu dzisiejszym na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jest 14 radnych. Nie ma pani Ewy Antochów. Usprawiedliwiła swoją nieobecność. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Miasta, podjęcie uchwał i mamy tylko jedną uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035 i druga uchwała dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022. Ma to wszystko związek z inwestycją, która w tej chwili jest realizowana. Przewidziane są również sprawy różne. I tak to wygląda. Przechodzimy do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku, zechce zagłosować. Grażyna, bądź uprzejma przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Imiennie dzisiaj głosujemy. 14 radnych za. Dobrze, imiennie muszę, Wysoka Rado, robimy to rzadko, dlatego muszę imiennie was tu wszystkich odczytać. Pan Czesław Antonowicz. Jestem za. Pan Kamil Bachanowicz. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Maciej Chorak. Jestem za. Pani Janusza Kanna. Jestem za. Kinial Andrzej. Jestem za. Komorowski Kamil. Jestem za. Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Narkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Rochuń Łukasz. Jestem za. Grażyna Asawicz. Jestem za. Szlajer Zbigniew. Jestem za. I pani Wierzbowska Alina. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Informuję również, że protokół został Państwu przesłany na Wasze skrzynki mailowe. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do 44 protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwał i tutaj poprosimy panią skarbnik o przedstawienie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonania zmian w budżecie miasta. Tak jak powiedziałem, ma to związek właśnie z prowadzoną inwestycją i po to, żeby przyspieszyć tą inwestycję i zakończyć, tak? Tak, Wysoka Rado, jestem tutaj kontrolowany, bardzo dobrze. Przechodzimy do przegłosowania dzisiejszego protokołu, bo chcę szybko zakończyć i to z tego wynika. Przechodzimy do przegłosowania protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 44. sesji Rady Miasta? Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Maciej Chorak. Jestem za. Pani Janusz Czakanna. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Darkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Alina Wierzbowska. Jestem za. Informuję, że protokół 44. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. I teraz właśnie oddajemy głos dla pani skarbnik, która tutaj przedstawi nam zmiany, jakie będą dotyczyły. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 62 196 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 62 196 zł. Dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 29 lipca. Kwota wydatków została zwiększona o 711 696 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 463 196 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 248 500 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 29 lipca. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 2 258 756 zł. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia przebudowa ulicy Słowackiego i drogi wewnętrznej ulicy Generała Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie i Ławeckim. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243, natomiast nadal wskaźnik ten jest zachowany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przedstawionej tutaj informacji Pani Skarbnik? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. W tej chwili była wieloletnia prognoza? Wieloletnia. Tak, w tej chwili wieloletnia prognoza. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035 w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik? Pan Antonowicz Czesław? Jestem za. Pan Kamil Bachanowicz? Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał? Jestem za. Pan Maciej Chorak? Jestem za. Pani Januszczak Anna? Pan Kinial Andrzej? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz? Jestem za. Pan Narkiewicz Rafał? Jestem za. Pani Piszczek Anna? Jestem za. Pan Rochun Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew? Jestem za. I pani Alina Wierzbowska? Jestem za. Dziękuję. Informuję, że wieloletnia prognoza finansowa miasta Górowo-Ławeckie i Ławeckie została przyjęta jednogłośnie. I poprosimy jeszcze raz Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie miasta na rok 2022. Do uchwały Rady Miasta z dnia 29 lipca wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 196 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą działu 750, czyli zwiększenie o 21 tysięcy zgodnie z decyzją wojewody. W dziale 754 zwiększenie o 20 208 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Uchodźcom. W dziale 852 zwiększenie o 19 206 zł w związku z decyzją wojewody w zakresie wsparcia dla rodzin za życiem. W dziale 855 zwiększenie o 1782 zł w związku z decyzją wojewody w zakresie zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny oraz kwota 1720 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Uchodźcom przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 711 696 zł. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 99 950 zł ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym przebudowa ulicy Słowackiego i drogi wewnętrznej ulicy Generała Bema. W dziale 750 i 754 są to zwiększenia zgodnie z decyzjami wojewody warmińsko-mazurskiego. W dziale 757 zwiększenie o kwotę 400 tysięcy i tutaj zabezpieczamy środki na obsługę długu publicznego, czyli odsetki od obligacji. W dziale 852 zwiększenie o kwotę 70 456 zł. Są to kwoty związane z decyzją wojewody oraz wprowadzenie kwoty w wysokości 51 250 zł w związku z przebudową instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kwota 1782, to tak jak już wspomniałam, są to środki dla rodzin uchodźców oraz decyzja wojewody odnośnie karty dużej rodziny. I to jakby było na tyle. Dziękuję bardzo. Jest pytanie do pana Edwarda. Panie Edwardzie, czy to zwiększenie tych środków prawie o 100 tysięcy pozwoli dokończyć inwestycje tutaj na Bema i na Słowackiego? Mikrofon. Na dzień dzisiejszy tak. Mikrofon, na dzień dzisiejszy tak. Mikrofon, proszę. Bardzo
Witam Państwa. Na dzień dzisiejszy oczywiście to wystarcza. Czy coś jeszcze się stanie po drodze, tego nikt nie wie. Wydaje się, że raczej nie będzie już takich niespodzianek, że ten odcinek, który został jeszcze jakby na ulicy Słowackiego do zdjęcia tej warstwy, wydaje się no, dość stabilnym. Odcinkiem to jest od strony tutaj Wyszyńskiego. No mówię, to się wydaje, prawda, ale no, nigdy do końca nie wiadomo, dopóki się nie odkryje, powiedzmy, co się znajduje pod powierzchnią jezdni, czy tam nawet i chodników. Także raczej nie uważam, żeby już tutaj była jakakolwiek konieczność wykonywania jeszcze robót dodatkowych. Te roboty to już Państwu przedstawiałem, mogę przedstawić jeszcze raz, na czym tam polegają, prawda? Przede wszystkim na wykonaniu, prawda, tutaj materaca, bo jest to rozwiązanie troszeczkę tańsze niż rozwiązanie, powiedzmy, wybierania do 2,80 gruntu i wywożenia go i nawożenia. Więc taki materac został zaprojektowany przez projektanta, który też ma nadzór autorski, powiedzmy, bo jak od jakiegoś czasu to po prostu praktykuję ja, że nie wypłacam całej kwoty za projekt, tylko zawsze zostawiam tych, prawda, 5, 10, 15% na nadzór autorski. Także tutaj taka jest propozycja i taki projekt, powiedzmy, bo to nie jest tylko propozycja, ale jest i projekt zrobiony, jak ten materac ma być wykonany. On już praktycznie, no mówię, w połowie myślę, że się nie mylę, no byłem na budowie, no może trochę więcej jak w połowie. Jest już wykonany, jest zrobiony, no naprawdę wydaje mi się, że zda egzamin. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi jeszcze? Pan Gajdamowicz Rafał. Ja mam pytanie tutaj do działu 801 jeszcze, zwiększenie o 97 300 zł. To konkretnie chodzi o ten, o jakie roboty dodatkowe? O szkołę, tak? Tak, są środki na szkołę zabezpieczone, też tam dodatkowe rzeczy wyszły. I co tam, że tak powiem, co tam się dodatkowego wydarzyło? Ja w tej chwili tak z pamięci mówię oczywiście, ale bo to było tych 111 tysięcy, tak, które zapłaciliśmy. To są te pieniądze za to wejście do sali gimnastycznej z tyłu, przebudowa tego wejścia, jego tam nazwaliśmy W7, łącznie z podjazdem dla niepełnosprawnych. No musiałbym pójść zobaczyć naprawdę, bo ja jednak pójdę może, żeby tutaj źle nie określić tych kwot, prawda? Bo tam było dwie kwoty, dwa zadania, ale nie pamiętam w tej chwili tak dokładnie. Bo tam ten podjazd był, tam wiem, że zwiększane już do, jakby koszty, tak? Nie. Tam na tym podjeździe było zaprojektowane początkowo tylko wymiana powiedzmy płytek na te płytki chodnikowe, ale się okazało, no, że jednak on ten w ogóle całe wejście i łącznie z tym podjazdem, to było posadowione powiedzmy na gruncie, prawda, pod spodem, no wylewka zrobiona. No wiadomą rzeczą jest, że to się zapada, prawda, i nie trzyma, więc zrobiono normalnie wykop, zaprojektowano ten podjazd i prawda, to wejście na nowo. No i coś jeszcze było jednego, już nie pamiętam, bo tam było dość dużo tych robót, jak wiecie Państwo, zwiększaliśmy, więc ja w tych 97 tysiącach no, niekoniecznie pamiętam dokładnie, co to mogło być. Musiałbym po prostu wrócić do robót dodatkowych. Pytanie dotyczące tych 400 tysięcy, jeżeli chodzi o te obligacje, Pani Skarbnik, jakby można było troszeczkę szerzej, bo to dosyć duża kwota. Otrzymałam pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest oczywiście związane z podwyżkami stóp WIBOR-u, tak, 6-miesięcznego, bo my na tym bazujemy. Marża jest taka sama, to marża nam się nie zmieniła, tak jak była ustalona, podpisana umowa, to marżę mamy od 0,87%, 0,47%, zależy jaki jest rok obligacji emitowanych. Natomiast WIBOR 6-miesięczny jest na dzień dzisiejszy 7,28, a był 0,08 czy 0,87. Bardzo niski był jak obligacje, żeśmy w ogóle emitowali. No teraz sami wiecie, no jest 7,28, na to wpływu nie mamy. Jest 6-miesięczny i będziemy płacić te odsetki pod koniec roku
i na dzień dzisiejszy przyszła mi informacja, że to będzie 538 tysięcy. Więc ja muszę zabezpieczyć środki na ratę i na odsetki. Stąd te 400 tysięcy, bo już zapłaciliśmy za pierwsze pół roku. Za pierwsze pół roku było 147 tysięcy odsetek. Samych odsetek. A następne pół roku już jest, no, ze względu na sytuację, na WIBOR, jak to wygląda i ci, co mają kredyt, dobrze wiedzą, jak rata rośnie. No, WIBOR jest po prostu niemiłosierny dla wszystkich, więc no, tego nie przeskoczymy, nie? Dziękuję bardzo. To ja może teraz celem wyjaśnienia, bo jednak już widzę, to nie wejście, to na to wejście ma pan radny rację, to już było zwiększane. Natomiast tutaj mamy przebudowę chodnika pomiędzy szkołą A, nową halą, przebudowa chodnika i tam trochę dobudowa, prawda, z nowej kostki brukowej. Mamy, to jest aż trzy jakby kosztorysy na to, jest utwardzenie dojazdu z kostki do budynku szkoły, czyli tak zwany, mówiąc można kolokwialnie, parking, i tak nazywany przez dyrektora, tak? I mamy jeszcze nadbudowę kominów wentylacyjnych nad starą halą sportową. Nie wiem, czy państwu wyjaśniałem, ale te kominy były schowane. Nauczyciele zapewne widzieli to. One były po prostu pod dachem tylko. Stąd był ten też nieprzyjemny zapach w szkole, z uwagi na to, że te kominy były schowane pod dach, po prostu wyciągnięte tylko nad stropem. W tej chwili te kominy zostały wyciągnięte nad dach. No wiadomo, że one nie spełniały swojej roli, prawda? To było tak wybudowane oczywiście od razu, no, przy budowie szkoły, czyli w latach, powiedzmy, tych 70. No i tak zostawiono. Nikt nie wiedział, skąd ten zapach tam się taki znajduje. Dopiero po rozebraniu dachu nad starą salą sportową okazało się, że kominy po prostu są wyciągnięte tylko troszeczkę ponad strop i jest przykryty dach. No wiadomo, że one nie wentylowały, tylko z powrotem wracał, prawda, ta powiedzmy cyrkulacja, no, nie była taka, jak powinna być. No i to kosztowało, powiem państwu, nawet mogę powiedzieć, mówimy brutto oczywiście w pieniądzach, 23 tysiące złotych przykładowo. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że więcej pytań nie ma. Tutaj, tak jak powiedziałem, najważniejsze, dzisiejsza ta nasza sesja nadzwyczajna jest po to, żeby zwiększyć te pieniądze właśnie na ulicę Bema i na Słowackiego, ale przy okazji pani tutaj sekretarz, pani skarbnik, przepraszam, nasza główna księgowa przy okazji jest zapobiegliwa i jeszcze inne paragrafy również tutaj nam przemyciła do tego wszystkiego. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżetu miasta na rok 2022 w wersji przygotowanej przez panią, przedstawionej przez panią skarbnik? Zechce zagłosować. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Kamil Bachanowicz. Jestem za. Pan Gajdomowicz Rafał. Jestem za. Pan Maciej Chorak. Jestem za. Pani Anna Januszczak. Jestem za. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Narkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. I pani Alina Wierzbowska. Jestem za. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu sprawy różne. Czy ktoś z państwa miałby jakieś sprawy? Wiem, że pan Szlejer tutaj się zgłaszał z podziękowaniami, więc wywołam go tutaj do tablicy. Bardzo, bardzo proszę. Tak. Ale proszę mówić. Jak dobre nie, słowa, to proszę. Nie, żartowałem. Nie, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Ogólnie dziękuję. Dzień dobry. Tak, pan Komorowski, proszę. Ja mam takie pytanie. W związku z zakończeniem drogi tej tutaj 512 już był odbiór, tak? Prosiłbym, żeby zrobić porządek z tymi znakami na Armii Krajowej na skrzyżowaniu, bo tam są pozaklejane, jest inna organizacja ruchu, żeby przywrócić to do takiego porządku, jak było wcześniej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan przy okazji w kierunku na Pieniężno stara droga, tam długo jeszcze będzie stał ten znak, czy już zdjęty jest zakaz ruchu? Znak. Tutaj rozmawiałem oczywiście z kierownikiem budowy o tym oznakowaniu. Odbiór jeszcze trwa, bo ten odbiór, który się odbył, prawda, to nie jest odbiór techniczny. Zwróćmy na to uwagę. Dalej, no, myślę, że się nie wypada wypowiadać.
W każdym razie odbiory jeszcze trwają, znaki zostaną, czy oznakowanie zostanie zmienione na takie, jakie było. W części już jest zmienione, oczywiście jest zmieniane. Jest w trakcie, tak mi to określił, zmian. Dziękuję. Ja też bardzo krótko, wczoraj uczestniczyłem tu razem z burmistrzem w otwarciu drogi. Otwarcie było bardzo tutaj huczne. Był pan marszałek Gustaw Brzezin, był pan poseł Jacek Protas, był pan marszałek Miron Sycz i byli jeszcze inni oficjele. I to było otwarcie uroczyste drogi, bo droga została już jak gdyby skończona. Tutaj pan mówi, jest otwarta. Tu jeszcze odbiory techniczne trwają. Także tutaj no, możemy się tylko cieszyć, że po prostu będziemy mieli lepsze warunki do komunikacyjne zarówno do powiatu, do Gdańska, do Trójmiasta. Bezpieczeństwo na pewno wzrośnie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam nadzwyczajną 45. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.